Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy, z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny odcinek komiksowych polecajek. Zanim jednak zaczniemy, przypominam o tym, abyście zasubskrybowali mój kanał, żebyście mogli po prostu być na bieżąco z moimi materiałami. Będzie mi z tego powodu bardzo miło, a tymczasem na tapet bierzemy sobie w komiksowych polecajkach dwie pozycje. Dwie historyczne na swój sposób. Pierwszy jest to Historia Lizbony, a drugi jest to Salva. Za pierwszy komiks odpowiada Oliveira Marquez i Felipe Abranches, a za drugi sam też, tak jak widzimy, Felipe Abranches. Także podobnie, czyli ten sam twórca, podobnie jeśli chodzi o wątki, bo oba są, użyjmy określenia, historyczne i oba zostały wydane przez wydawnictwo Timów. Zostały mi oczywiście też udostępnione do recenzji, także tak się one prezentują. Tutaj mamy oczywiście grzbiet okładki i tył. 79 zł cena okładkowa, można go kupić troszeczkę taniej. Kawał komiksu, powiem Wam szczerze, więc tutaj nie ma co się martwić. Natomiast jeśli chodzi o Salwę, prezentuje się w sposób następujący. Tutaj oczywiście też mamy grzbiet komiksu i jego tył, 42 zł tylko. No i tutaj fajnie, bo widzimy, ten samolot tworzy całą taką okładkę. Tutaj w ogóle jak sprawdzimy te skrzydełka, to w takim właśnie fajnym, dawnym stylu, tak jak do dzisiaj zresztą skleja się modele. Sam kiedyś kilka takich modeli sklejałem amatorsko sobie, więc wiem, o co chodzi. Ciekawy powrót do przyszłości. I właśnie może zaczniemy od tego komiksu, od Salwy, który jest ciekawym zabiegiem, jeśli chodzi właśnie o tą jego historyczność, gdyż jeżeli zajrzymy do środka i będziemy chcieli poznać fabułę, dowiemy się tego, że tutaj właśnie akcja dzieje się, trzeba użyć określenia, w świecie żołnierzyków. Każdy z nas miał takie właśnie modele jakichś samolotów, podejrzewam, a na pewno żołnierzyki, które ustawiało się w różnych miejscach, chowało się i odbywało się pojedynki wojenne, prawda? Z kolegą, który przychodził na przykład do naszego domu i się wspólnie bawiliśmy. Także mniej więcej na tej zasadzie tutaj jest nam przedstawione. Osoba, która nimi kieruje, też gdzieniegdzie tutaj się pojawia. Jakieś elementy takie, gdzie te żołnierzyki ginęły w okolicznościach i topiły im się te rączki, prawda, bo tutaj były plastyki. No mówię, fajnie to wszystko zostało przedstawione i powiem szczerze, że pod tym względem ten komiks jest naprawdę interesujący i pozytywnie mnie zaskoczył. Jaka jest historia jego i co tutaj się wydarzy? Ja Wam oczywiście raczej tego zdradzać nie będę, bo chciałbym, żebyście sami, tym bardziej za tak nieduże pieniądze, kupili ten komiks i się przekonali, o co w tym wszystkim chodzi i jak to się na końcu dzieje. Bo naprawdę warto. Zajrzyjmy do środka. Jeśli chodzi o styl graficzny, jest to taki czerń z zielenią, co możemy zauważyć. No i już od razu nam się to wrzuca w oczy, prawda, że gdzieś ci żołnierze tutaj są, oni toczą tą walkę. Widzimy tu nawet podstawki są widoczne, które zawsze służyły im, prawda. Tutaj gdzieś rozpada się coś, w ogóle upada, jakieś takie elementy, te, w których były te samoloty, gdzie się wyłamywało to wszystko. No mówię, fajnie to wszystko zostało powiązane i współgra. Naprawdę, bardzo mi się to spodobało. Przyjemnie to wszystko się nam tutaj razem prezentuje i historia sama w sobie jest naprawdę ciekawa. No tutaj widzimy choćby nawet, prawda, właśnie jest dorosła osoba i te żołnierzyki. No mówię, wszystko to przeplata się wspaniałym takim klimatem wojenno-zabawkarskim, wręcz bym powiedział, z finałem którego, tak jak mówię, ja Wam nie podam na tacy, bo ja chcę, żebyście Wy sami mogli go sobie tutaj poznać, więc myślę, że warto się zainteresować. Natomiast co do drugiego komiksu, tutaj tak naprawdę jeszcze mniej Wam będę mógł, że tak powiem, powiedzieć, bo tak jak sam w sobie tytuł jest wymowny, Historia Lizbony, to dosłownie jest to komiks o historii, no Lizbony, tak, czyli o mieście będącym w kraju, gdzie, no i po prostu w Portugalii, no. Tutaj próbowałem znaleźć jakieś odpowiednie określenie, które mogłoby Wam przedstawić całość tego komiksu, ale po prostu się nie da. Jest to po prostu historia Lizbony, która dzieje się jeszcze przed narodzinami Chrystusa, a kończy się w latach takich naszych bardziej współczesnych, bo dokładnie, o ile pamiętam, w 1943 roku i tam mniej więcej jest zakończenie, czyli koniec, powiedzmy tak, II wojny światowej. Jeżeli chodzi o styl graficzny, zresztą on przedstawiony nam w taki sposób i powiem szczerze, jest to ciekawe, choćby nawet dlatego, że
te piaski, to wszystko tutaj jest fajnie też trochę w taki historyczno-baśniowy na swój sposób przedstawione i ciekawie się to czyta. Ciekawie się to czyta, wiedząc, że no Lizbona jest jednak miastem portugalskim, tak, i jest tam klimat odpowiedni dla wielu ludzi, podejrzewam, tak. Nie jeden by chciał tam móc zamieszkać. No i tutaj to wszystko jakoś naprawdę bardzo przyjemnie się komponuje jako całokształt. Więc myślę, że będziecie zadowoleni. Ktoś, kto lubi komiksy historyczne, na pewno. Tutaj kilka takich właśnie w pewnym momencie przejść jest, gdzie ten styl na swój sposób się zmienia. I ta niebieska barwa zaczyna dominować, ale mówię, jeśli chodzi o całość, to właśnie on wygląda w sposób następujący. I tutaj jeszcze końcówka, prawda, troszeczkę też inaczej, plus jakiś tam krukowi i prawdę opowie. Ciekawy dodatek takich rozmów, tak? Więc tak to mniej więcej się prezentuje, moi kochani. Historia Lizbony i Salwa, dwa ciekawe komiksy. Jeden stricte historyczny o konkretnym mieście, tak? Tutaj troszkę taki inny styl pokazywania historii i wojny. Więc myślę, że też znajdzie swoich nabywców. Jeżeli waszym gustom którykolwiek z nich odpowiada, ja was zachęcam do linku na dole, gdzie będziecie mogli sobie wejść i kupić te komiksy. Może akurat właśnie to będzie najlepsza forma dla was z dostawą do domu. Wam oczywiście bardzo dziękuję, że zdecydowaliście się do tej pory wytrwać, obejrzeć mój materiał. Pamiętajcie o tym, aby polubić, udostępnić, skomentować. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam was na konto internetowe, czyli stronę www.lubiekomiksy.pl. No i oczywiście fanpage na Facebooku oraz Instagrama. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!